Zastanawialiście się kiedyś nad znaczeniem litery D? Raczej na pewno, ale czy wiedzieliście, że jak dodacie tą literę przed tytuł One Piece, otrzymujemy Don Piece, czyli złożoną całość, a raczej dokończoną układankę? Ponieważ One Piece to jest tajemnica, którą nie jeden próbował rozwikłać. Więc dzisiaj przedstawię wam teorię, która wstrząsnęła całą społecznością One Piece'a. Oczywiście ja nie jestem oryginalnym twórcą tej teorii, bo jest nim Ohara, anglojęzyczny kanał, który za pomocą różnych pomysłów od strony japońskiego youtubera złożył w całość tą świetną teorię. Więc za jego pozwoleniem chciałbym ją rozprzestrzenić w naszej polskiej społeczności. Tak więc przechodząc do samej teorii, zapraszam do oglądania. Wszystko zaczyna się od chaptera 253, bo to właśnie wtedy dowiadujemy się, że Upper Yard, znajdujący się na Sorajimie, był niegdyś częścią Jai. A kiedy połączymy obie te mapy, powstaje jedna wyspa w kształcie czaszki, z obecną Jaią jako szczęką i legendarnym złotym miastem Shandory jako prawe oko. Ale tam, gdzie znajdowałoby się lewe oko, jest dziura, zupełnie jakby pojedynczy kawałek tej wyspy został wydarty. Pojedynczy kawałek, czyli One Piece. I tak, ta teoria ma na celu wyjawić obecną pozycję One Piece'a, czyniąc ark o podniemnej wyspie nie najnudniejszym, a najważniejszym. Większość poszlak jest nam znana dlatego, że Oda lubi manipulować słowami i liczbami. Najlepszym tego przykładem jest sam One Piece. Po japońsku One Piece jest napisany w katakanie jako One Piece'u, ale to tylko jako samo angielskie słowo, bo faktyczna japońska fraza to Hitotsunagi no Daihiho, które jest często skracane do Hitotsunagi i znaczy wielki skarb One Piece'a, którym Hito znaczy jeden. Ale Hito może też być czytane jako człowiek, czyli wtedy może to zostać zrozumiane jako skarb łączący wszystkich ludzi i trudno zaprzeczyć, że o tym właśnie jest One Piece. A więc wracając, głównym wątkiem tej teorii jest to, że Jaya nie straciła tylko części swojej wyspy 400 lat temu przez Knock Up Stream, ale także zostało jej odebrane miasto 800 lat temu w czasie Wielkiej Pustki podczas wojny ze Światowym Rządem. I miałoby to masę sensu, gdyby jedne miasto znajdowało się w prawym oku, a drugie w lewym, razem tworząc jedno starożytne królestwo. I do konkluzji, że lewe oko zostało wydarte lub zniszczone, można dojść z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że seria oraz ostateczny skarb nazywa się One Piece i to właśnie jeden kawałek został wydarty z tej wyspy. A drugą jest to, że na okładce tomu 27 widzimy Luffy'ego z zamkniętym lewym okiem. I jak każdy powinien wiedzieć, jest to raczej czynność nienaturalna, jeśli chodzi o Luffy'ego. Tak jak Skypiea może wydawać się nudnym i niepotrzebnym arkiem, to wokół niego stało się kilka ważnych rzeczy, ponieważ po raz pierwszy poznajemy Czarnobrodego i Doflamingo, dowiadujemy się, że Shanks ma zamiar spotkać się z Białobrodym i dzięki temu widzimy go po raz pierwszy, oraz Buggy i Ace się spotykają. Jeśli chodzi o Białobrodego, Shanksa, Ace'a i Buggy'ego, to są oni mocno powiązani z Rogerem, ale jest jedna postać, która jest z nim powiązana bardziej i jest to Mont Blanc Noland, a to przez ilość ich równoległości. Obydwaj byli silnymi oraz wolnymi podróżnikami. Noland usłyszał złoty dzwon, a to oznacza, że potrafi słyszeć głos wszystkich rzeczy. Oboje znaleźli legendarne miejsca, którymi są Shandora i Laughtail, oboje wrócili bez żadnych dowodów ich istnienia, i oboje zostali straceni, a na dodatek w ten sam sposób. Ale od tego momentu ich rząd równoległości zmienia się w przeciwieństwa, ponieważ Noland został ogłoszony wielkim kłamcą, a Roger wzbudził nową wielką erę piratów. Noland nie znał drogi do Shandory, ale Roger wiedział, gdzie jest Laughtail. Noland płakał, a Roger się śmiał. I kiedy Noland mówił prawdę, Roger teoretycznie skłamał, ponieważ One Piece nie składa się ze złotych skarbów. I przez tą masę podobieństw miałoby to sens, że Noland znalazł miasto prawego oka, a Roger znalazł te z lewego. W Mock Town na początku arku Bellamy wyśmiewa marzycieli i twierdzi, że era marzeń się zakończyła. I całkiem wyraźnie wymienił i One Piece oraz miasto ze złota jako takie złudzenia. Ale jak dobrze wiemy, na koniec arku Luffy uderzył w wielki złoty dzwon, udowadniając autentyczność złotego miasta. I nie byłoby to przypadkiem bardzo ironiczne, gdyby One Piece znajdował się na tej samej wyspie co Shandora, dokładnie gdzie Bellamy wyśmiewał się z obydwu? Później dowiadujemy się od Robin, że Shandora ewidentnie walczyła przeciwko zagrożeniu. A jeśli Shandora była częścią starożytnego królestwa, to miałoby to duży sens, bo byłaby wpleciona w tą wojnę nie tylko jako sprzymierzeniec, ale także część całości. Dodatkowo nie można zignorować faktu, że Shandora jest jedynym znanym miejscem, w którym język poneglifów jest normalnie używany na budynkach i ścianach. A skoro wiemy, że to klan Kozuki stworzył poneglify dla starożytnego królestwa, a ten skrypt jest tutaj bardzo luźno wykorzystywany, najłatwiejszym wytłumaczeniem jest to, że Shandora faktycznie była częścią starożytnego
Królestwa. I dzięki niedawnym wydarzeniom jest to też logiczne, że Sun God, którego znamy jako Nika, był tutaj wcześniej adresowany. Widzimy nawet Luffy'ego, który jest w identycznej pozycji, a Nika sam w sobie wygląda jak szandiańscy żołnierze. A skoro Nika i Joy Boy obaj mają imię, które dotyczy śmiechu, jest to prawdopodobne, że są tą samą osobą sprzed 800 lat. I te tradycje pozostały na podniebnej wyspie aż do dziś. Ale słońce nie jest jedynym ważnym symbolem w One Piece, ponieważ jednym z najczęściej pojawiających się symboli w One Piece jest księżyc. I trudno zliczyć wszystkie ważne rzeczy, które stały się podczas pełni. Słońce i księżyc są równomiernie ważne w prawie każdej mitologii, a na Zou, który jest kolejnym sprzymierzeńcem starożytnego królestwa, są strażnicy dnia i nocy, czyli Inuarashi i Nekomamushi. Więc miałoby to sens, że prawe miasto było miastem słońca, a lewe miasto miastem księżyca. Ponieważ w jednym ze starożytnych miast w Meksyku, na którego podstawie powstała Szandora, znajduje się piramida słońca i piramida księżyca. A Szandianie przybyli na Dżaję właśnie z księżyca, wraz z zaawansowaną technologią, dając im możliwość zostania jeszcze większym zagrożeniem. I tak jak wcześniej zostało powiedziane, Oda uwielbia bawić się liczbami chapterów. Ale jest jedna bardzo specyficzna liczba, a raczej data, którą dał nam Oda. I jest to 21 maja 1122, czyli dzień, w którym Nolan znalazł Jaję. Oda zwykle nie daje dokładnych dat do jakichkolwiek wydarzeń, więc czemu teraz? Daty w Japonii są pisane jako rok, miesiąc i dzień, czyli ta data byłaby zapisana jako 1122-05-21. Jeśli teraz weźmiemy słowo odpowiadające tym liczbom, dostaniemy Hitotsuni Kokoniiru. Hitotsuni Kokoniiru, które po angielsku znaczy The One Is Here, a po polsku byłoby to Ten Jeden Tu Jest. A co ciekawe, tytuł tomu 31 to Kokoniiru, które znaczy Jestem Tu, więc mogłoby to oznaczyć, że One Piece jest właśnie tutaj. Ale dostajemy kolejną datę, czyli 16 listopada 1127. Jest to 5 lat później, kiedy Szandora została wystrzelona w powietrze. I robimy to samo, czyli 1127, 11, 16. I dostajemy Hitotsunagi Inito Todoroku. A jak już dobrze wiemy, Hitotsunagi to One Piece. A cała ta fraza znaczy One Piece grzmi dźwiękiem dzwonu. I przypadkowo jest to ten sam dzwon, który jest częścią niedotrzymanej obietnicy złożonej Nolandowi, aby ponownie zabić w dzwon, co zostało przekazane następnym generacjom do momentu, kiedy Luffy zadzwonił tym dzwonem i spełnił przekazaną mu wolę. A inną niespełnioną obietnicą, która była przekazywana generacją, jest ta Joy Boya, która została złożona 800 lat temu. Więc jeśli odejmiemy 400 lat obu dane nam wcześniej datą, dostaniemy lata 722 i 727. Więc 722 mógł być rokiem, w którym Joy Boy złożył tę obietnicę, a 727 to rok, w którym starożytne królestwo upadło. Ale jeśli weźmiemy obie te liczby, czyli 722 i 727 i spojrzymy na odpowiadające im chaptery, nie dostaniemy nic losowego. Ponieważ w chapterze 722 dowiadujemy się, że Doflamingo jest niebiańskim smokiem oraz opowiedział o tym, jak 20 króli stworzyło światowy rząd i 19 z tych królewskich rodzin zdecydowało się zamieszkać na Marie Joy, a rodzina Nefertari była jedyną, która odmówiła, więc trzeba było wybrać 19 nowych rodzin królewskich. I jest to historia sprzed 800 lat. I to nie jest jedyna ciekawa rzecz, która stała się w tym chapterze, ponieważ widzimy także uderzenie w złoty dzwon oraz w tym chapterze jest jeszcze Jola. I jeśli słabo ją pamiętasz, to ci się nie dziwię. Ale wystarczy tylko spojrzeć na jedno z jej arcydzieł. Wielka brama z parą oczu. Te prawe, które jest jasne jak słońce, jest otwarte, a te ciemne jak noc, płacze. I to może reprezentować zniszczenie i wyrwanie starożytnego królestwa. Natomiast w chapterze 727 dowiadujemy się, jak Doflamingo przejął władzę nad Dressrosą, a numer chaptera może zostać przeczytany jako Chiniwochiru, co oznacza spadek na ziemię. I jest to równoznaczne z upadkiem Dressrosy, a także upadkiem starożytnego królestwa. Jola nawet powiedziała, że jej niejasna sztuka ma reprezentować tragedię Dressrosy, czyli też tragedię starożytnego królestwa. I można to rozwiązać mówiąc, że nie ma żadnego połączenia pomiędzy Dressrosą i Szandorą, ale jest to nieprawda, ponieważ są połączone właśnie tym. Chapter, w którym Noland dowiaduje się, że Szandora zniknęła i w którym Kalgara czeka na obiecany powrót Nolanda, to chapter 292, którego tytuł to Like a Half Moon Hidden by the Clouds, więc pojawia się ponownie motyw księżyca, który można też zobaczyć na statku Nolanda właśnie w tym chapterze. A numery chaptera to 292. Tsukini, czyli dwa księżyce, a dokładniej dwa półksiężyce tworzące jedną całość. I kierując się w tym kierunku, czy nie miałoby to dużo sensu, gdyby D oznaczało półksiężyc? 800 lat temu mieszkańcy Kraju Słońca zostali obaleni i tym samym Don Peace zmienił się w One Piece, kółko zmieniło się w półkole, a jeszcze później w literę D. Wtedy oznaczałoby to, że wola D to
powrót do pełności, powrót do One Piece'a. Ale teraz kierujemy się do kulminacji, a dokładniej dlaczego One Piece oraz Laugh Tale znajdują się na Enies Lobby. I tak się składa, że nie tylko One Piece, które z dodaniem D ma więcej sensu, ponieważ Enies to słowo, które dotychczas nie miało za bardzo sensu, ale jak dodamy do niego D, dostajemy The Nice, które oznacza zaprzeczenie albo odrzucenie, ale czemu niby miałoby to przeczyć? Ale to raczej przeczy nie czemuś, a komuś. Może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Enies Lobby to jedna z najdziwniejszych lokacji w całej historii. Tam nigdy nie zapada noc. Mamy ogromne wrota sprawiedliwości, których nikt nigdy porządnie nie wytłumaczył. Jest jedną z centralnych placówek rządu, ale nie ma to żadnego sensu, aby to właśnie tam osądzać oskarżonych, zamiast na przykład na Impel Down. No i przede wszystkim, czemu tam jest ogromna dziura w oceanie? I jak tylko się spojrzy na mapę Enies Lobby, to widać, że ta wysepka jak najbardziej wpasowałaby się na wolne miejsce w Jai. I można to by było zainterpretować jako iż rząd postanowił wybudować swoją placówkę na tej samej wyspie, którą wyrwali od swojego wroga, a potem paradują przez nią wszystkich złapanych piratów, jako zapomnianą tradycję ich zwycięstwa z nimi w Wielkiej Wojnie 800 lat temu. No bo w końcu wyspę tę nazywają Wyspą Sprawiedliwości, Shihonoshima po japońsku. I tak jak były różne znaczenia słowa One Piece, są też różne znaczenia i tego. Shiho w różnych kombinacjach katakany oprócz słowa sprawiedliwość daje nam również cztery kierunki, tajna informacja oraz wielki skarb. Więc mamy wyspę czterech kierunków, czyli Laugh Tale, który trzeba znaleźć używając czterech rodponeglifów. Wyspę tajnych informacji, czyli zapomnianą historię, która znajduje się na Laugh Tale. I wyspę wielkiego skarbu, czyli One Piece sam w sobie. Tak więc rząd uczynił Enies Lobby najbardziej bronioną lokacją, gdzie nie można wkraść się nocą i nikt nie może uciec bez używania bram sprawiedliwości, które są połączone z Impel Down oraz Marie Jo. Więc Luffy wypowiedział wojnę rządowi już samym przybyciem na wyspę. Ta wyspa odmawia wstępu tym z D w imieniu, gdyż są przysięgłym wrogiem bogów. Jest to też ark tuż po Skypiea i to właśnie tutaj po raz pierwszy dowiadujemy się o starożytnym królestwie, a słomkowi przybywają tam, aby ocalić Robin, czyli jedyną osobę, która może to rozwikłać. Dodatkowo, czy nie byłoby to genialne, jeśli chodzi o Going Merry? Celem tego statku było dowiezienie swojej załogi na ich ostatnią lokację, którą jest położenie One Piece'a, więc Merry rozpadła się dopiero po tym, jak odpłynęli z tego miejsca i w ten sposób mogła odejść w spokoju, ponieważ marzenie oraz cel Going Merry został spełniony. Ale One Piece na pewno nie może znajdować się w mieście pełnym żołnierzy marynarki. Ale skoro nie tam, to gdzie? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Jeżeli pamiętacie jeszcze lustrzane odbicia w historiach Nolanda i Rogera, to skoro miasto, które znalazł Noland, poleciało w powietrze, nad chmury, to miasto Rogera spadło na sam dół oceanu. I czy są na to jakieś dowody? Ależ oczywiście. Zacznijmy od zagrywki numerycznej z chaptera 727, którego znaczenie to spadanie do ziemi. I miało to insynuować upadek starożytnego królestwa, ale ten upadek mógł być całkiem dosłowny. I lewitująca wyspa Enies Lobby to wyrwany kawałek Jai, a pod nim znajduje się Laugh Tale oraz One Piece. I tłumaczyłoby to histeryczny śmiech Rogera i jego całej załogi, ponieważ byli już w starożytnym królestwie oraz mijali Laugh Tale wiele razy i mieli go tuż pod nosem. Ale ostatecznym na to dowodem są słowa Rogera, czyli jedynego człowieka, który te miejsce znalazł. I są to ostatnie słowa Rogera podczas jego egzekucji. I tutaj ponownie sekret kryje się w języku japońskim, czyli prawdziwa gra słowna, bardzo w stylu Eiichiro Ody. Roger powiedział Kono yono subete wo soko ni oite kita. I znaczy to zostawiłem cały mój skarb soko, czyli tam. Ale soko ma też inne znaczenie. Soko znaczy również dno, więc drugim znaczeniem ostatnich słów króla piratów jest zostawiłem cały mój skarb na dnie.